Chciałbym Państwu zapowiedzieć, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie miejscem koordynacji pomocy, bo za chwilę, a właściwie już w wielu miejscach woda opadła, bo na przykład Głuchołazy już wczoraj po południu ta woda przeszła przez Głuchołazy. To, co zostało w Głuchołazach, to jest naprawdę wstrząsający obraz. Jestem w kontakcie z panem burmistrzem. Wiemy, że w tej chwili największym problemem jest dostarczenie wody dla tych, dla mieszkańców Głuchołaz. Jedna część z drugą częścią jest słabo komunikowalna. Próbujemy zorganizować jakąś drezynę, która spowoduje, że będzie można przemieszczać się pomiędzy jedną a drugą częścią miasta. I z tymi wszystkimi burmistrzami, wójtami będziemy w stałym kontakcie i chciałbym zapowiedzieć, że w najbliższych tygodniach właśnie to Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie miejscem koordynacji pomocy. Zgłasza się do nas bardzo dużo organizacji i osób, które w różny sposób chcą pomóc. Nie bardzo wiedzą, do kogo się zgłosić. Nie sposób, żeby dzisiaj kontaktowali się bezpośrednio z władzami czy włodarzami tych gmin, dlatego że oni są zajęci albo jeszcze akcją ratunkową, albo odgruzowywaniem swoich miast. Urząd Miasta w Głuchołazach nie ma prądu, w związku z czym nie sposób bezpośrednio kontaktować się z zainteresowanymi. Dlatego uruchamiamy specjalną infolinię i specjalny adres mailowy, na który należy się zwracać z jednej strony. Prosimy wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Nie wiem, czy ta informacja do nich dotrze, ale my dotrzemy do nich, że to będzie miejsce, gdzie można zgłosić zapotrzebowanie. A z drugiej strony i przede wszystkim tych wszystkich, którzy nie wiedzą, jak mogą pomóc, ale są chętni i mają możliwości do pomocy, prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Uruchamiamy maila o adresie wsparcie@opolskie.pl. wsparcie@opolskie.pl. To jest dość prosty adres. Tam będziemy zbierać wszelkie właśnie informacje dotyczące tej pomocy. Oczywiście również numer telefonu. To jest numer telefonu 785 320 067. Podobnie rzecz się ma w naszych jednostkach szpitalnych, tych, które są teraz poza miastem Opolem. Tak jak powiedział pan marszałek, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie udało się uratować. Było niebezpieczeństwo zalania parteru nowo wybudowanej części. Pacjenci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głuchołazach są bezpieczni. Część pracowników śpi na miejscu ze względu na to, że byli odcięci od swojego miejsca pracy. Oczywiście tam potrzebna będzie woda, potrzebna jest pościel. Potrzebne również są artykuły spożywcze. Tutaj jesteśmy w kontakcie i tej pomocy udzielamy. To, co z mojej strony myślę, że najważniejsze, aby ta pomoc była naprawdę mądra, skoordynowana i abyśmy nie działali na oślep. O godzinie 10 odbywa się narada robocza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, oczywiście na którą się udaje. To nie jest ten moment, aby dokonywać inwentaryzacji dróg wojewódzkich, które zostały uszkodzone, które ewentualnie będą do naprawy, bo na to przyjdzie czas kilka dni po tym, jak wody opadną. Natomiast chciałbym powiedzieć, że uruchomiliśmy robocze zespoły w terenie. Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił takie zespoły, które są mobilne. Chodzi o zespół w Grodkowie i w Głubczycach. Ale również jesteśmy w kontakcie z władzami gmin, niektórych tych, które są najbardziej na ten moment, przynajmniej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, narażone. Ja rozmawiałem przed chwilą z wójtem gminy Cisek i z wójtem gminy Bierawa. Za chwilkę będę rozmawiał z panem marszałkiem na ten temat, bo to jest informacja dosłownie sprzed kilku sekund. Dzisiaj największą potrzebą tych osób są pompy wysokowydajne. Chodzi o pompy, które pompują wodę do 20 metrów sześciennych na minutę. Oczywiście włodarze gmin zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej, ale my tutaj ze strony poziomu marszałka województwa spróbujemy uruchomić nasze kontakty, aby te pompy jak najszybciej, szczególnie dla gminy Cisek, ściągnąć. Tam są dwa małe dopływy Odry i pompowanie wody dzisiaj jest kluczowe, bo walczą naprawdę o to, aby domostwa nie zostały zalane. Współpraca samorządu województwa z Izbą Rolniczą będzie konieczna,
i wymagająca tutaj pewnej determinacji. Planowaliśmy między innymi budowę kilku zbiorników w naszym województwie, to jest Racławice, Ścinawa, także Mora. Mówię o tym w kontekście propozycji nowelizacji specustawy odrzańskiej. Konieczne są te inwestycje w naszym województwie. To pokazały zniszczenia, gdzie właśnie brak tych trzech zbiorników, o których tutaj mówiłem, spowodowały, że niestety miejscowości poniżej tych planowanych zbiorników zostały mocno zniszczone i uszkodzone. Szanowni Państwo, adwokaci jako osoby wykonujące zawód zaufania społecznego zawsze gotowi są nieść pomoc osobom, które takiej pomocy oczekują, potrzebują. Członkowie naszej Izby zgłosili pełną gotowość, aby wesprzeć osoby pokrzywdzone, poszkodowane falą powodziową. Na chwilę obecną oczywiście ta pomoc uzależniona jest od potrzeb, jakie będą zgłaszane do nas jako do adwokatów. Aczkolwiek już teraz proponujemy pomoc, bezpłatną pomoc prawną osobom, które będą takiej pomocy wymagały. Chodzi tu w szczególności o dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z odszkodowaniami, które na pewno pojawią się w związku z falą powodziową. To dotyczy także pomoc w wypełnieniu dokumentacji, która będzie niezbędna do uzyskania różnych świadczeń pomocowych już dzisiaj deklarowanych przez duże instytucje, a także w każdym zakresie, w jakim będzie to niezbędne do tego, aby osobom pokrzywdzonym pomóc.